Strzela z MGT, to jest akurat wersja jugosłowiańska. Ładujemy sobie najpierw taśmę w ten sposób. Hop. Każdy następny tak samo. Jak w każdym przypadku sprawdzamy sobie najpierw, czy broń jest załadowana, czy jest zabezpieczona i tak dalej, i tak dalej. Podniosłem sobie już przyrządy celownicze. O, prosta rzecz, po prostu w ten sposób. Nic skomplikowanego. Następnie pokrywa do góry. Tutaj ważna rzecz, aby ta cała łyżwa była przesunięta do lewej strony. Zapinamy sobie taśmę, kładąc ją po prostu na pokrywie. Pod pokrywą, natomiast tak, żeby te kilka ogniw tutaj nam wystawało. Z moich tutaj obserwacji wynika, że karabin wtedy lepiej współpracuje z tą taśmą. Zapinamy. Upewniamy się, że wszystko jest tak jak trzeba. I teraz, mając już zamkniętą pokrywę, odbezpieczoną broń, przeładowujemy ją i oddajemy tak samo strzały na 100 metrów. Opieramy sobie kolbę, albo napieramy na karabin, tu już jak kto woli. Następnie mocno do siebie i do przodu. Teraz wystarczy nacisnąć na spust i padnie strzał. Wkładamy się do strzału. Po skończonym strzelaniu otwieram pokrywę, wyrzucam taśmę. Jeszcze mogę sobie skontrolować, czy coś jest, czy nie ma. Jest czyściutko. Kończymy strzelanie. Zamykamy pokrywę, składamy przyrządy celownicze. I tyle. I jedziemy strzelać dalej.